Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacco Oldies. Język naturalny ma każdy, zresztą ma to do siebie, że nieustannie się zmienia. Coś, co było kiedyś jedynie dopuszczalną, poprawną formą, dzisiaj już staje się wręcz niepoprawną, staje się błędem językowym. Coś, co było uważane za błąd, nabywa prawa jakiegoś obywatelstwa w języku. Tak to się zmienia. Przykłady. O, chociażby w staropolszczyźnie, niedawno się dowiedziałem, nawet nie wiedziałem o tym, akcentowało się tak jak po góralsku. Na pierwszą sylabę. Dziwnie to brzmi współcześnie, prawda? W naszych uszach dziwnie brzmi, ale tak się właśnie na pierwszą sylabę akcentowało w dawnych wiekach, tak? No ale się zmieniło. I w tej chwili już taki akcent by w tej formie ogólnopolskiej, tak? W poprawnej polszczyźnie to by jakoś raził. Następnie, jeszcze pamiętam, ludzie starsi, jak ja byłem jeszcze dzieckiem, prawda, no mówili na przykład, czy mówiłem wam, czy mówiłam wam o tem, jak i tak dalej. Nie o tym, tylko o tem, bo to, no to się wymieniało na tem, tak? To. Teraz już tak nikt nie mówi. Teraz powiem, że mówiłem o tym, jak, o tym, tak? Ale kiedyś to tym to był rażący błąd. O tem, a nie o tym, tak się mówiło. No, zmieniło się. Następnie pamiętam, jakim błędem, jak nagannym wyrażeniem było powiedzenie, że coś tam się słyszało w radiu. Nie wolno było mówić w radiu, tylko w radio. Radio było nieodmienne, nie odmieniało się. I to była norma poprawnościowa. Mówiło się, słyszało się w radio, występowało się w radio, a dzisiaj właśnie ta forma już jest uznawana za błędną, ponieważ przyjęło się, zadomowiło się już w radiu. Coś słyszeliśmy w radiu, ktoś tam występował w radiu, Maryja na przykład, w radiu już jest. Dalej, kiedyś album, zgodnie z etymologią tego słowa, bo to po łacinie album znaczy białe, to jest neutrum, rodzaj nijaki, tak? Albus to jest biały, alba biała, stąd ta biała koszula liturgiczna nazywa się albą, tak? Alba, czyli biała. Albus biały, a album białe. I teraz jak było taki, prawda, taka księga biała, niezadrukowana, niezapisana, taka, że można było dopiero wpisywać, wklejać coś czy coś takiego, no to było takie album, ale to było to album. Jeszcze ktoś przed wojną napisał, zatytułował jakąś książkę Album Wileńskie. Tak? Dzisiaj już nikt tak nie powie. Dzisiaj to jest ten album. I nie ma na ten temat w ogóle dyskusji. Mnie osobiście razi jeszcze, jak ktoś mówi, że tam tą ściereczką przepraszam, tą ścierkę wziął, prawda, tam na przykład, czy tą piżamę zabrał. No, skłaniał się ku temu, tak jak dawniejsza norma poprawności językowej mówiła, że tę, tak? Z tą na przykład koleżanką mogę się udać na spacer, ale tę koleżankę poproszę o coś na przykład, tak? Tą, a tę to jest różnica w znaczeniu, chociaż obecnie już się przyjęło, już nie jest uznawana za błąd ta forma tą i być może w przyszłości tę będzie uznawana za formę błędną. No tak się zmienia język, ale do czego zmierzam, kochani? Że to, że się język zmienia, że zmiana językowa musi się dokonywać, ona się dokonuje, bo język jest żywy, każdy język naturalny żyje swoim życiem, ale nie powinno się tego pozostawiać tak sobie na żywioł zupełnie, że każdy robi, co mu się żywnie podoba i tak to się zmienia. Nie. Potrzebna jest bardzo instytucja takiego jakiegoś hamulcowego, takich purystów językowych, takich zwolenników czystości, takiej popr-
poprawności, takiej hiperpoprawności językowej, którzy wciąż hamują i przeciwstawiają się jakimś rodzącym się zmianom. Jedno i drugie jest potrzebne. Zmiana musi się dokonywać, ale żeby ona nie była jakaś niekontrolowana, nieokiełznana, żeby jednak język zawierał ten walor poprawnościowy, żeby w dalszym ciągu utrzymywała się różnica między piękną, wytworną, poprawną polszczyzną, a jakąś tam taką sobie mową potoczną, byle jaką. Dlatego ważne jest to, żebyśmy tym zmianom się jednak póki można przeciwstawiali. One sobie poradzą, one zaistnieją, ale niech to będzie zawsze kontrolowane. Nad zmianą językową powinniśmy panować.